Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście witam majowo, witam Maryjnie, witam w sposób taki naturalny i w sposób pierwszokomunijny, bo miesiąc maj, jak mówię Państwu, temu tydzień to właśnie taki miesiąc. Owszem, miesiąc poświęcony Matce Bożej, miesiąc egzaminów maturalnych i miesiąc też pierwszej Komunii Świętej. Oczywiście dzieciom życzę, tym, które po raz pierwszy przystępują do stołu Pańskiego, żeby przystępując do tego stołu przystępowały świadomie i z wielką miłością i z wielką nadzieją, że On, którego przyjmujecie czy przyjmiecie w najbliższym czasie do swojego serca, że On będzie waszą drogą, waszą prawdą i waszym życiem, że w atmosferze Jego miłości, że w atmosferze Jego obecności będziecie wzrastały w łasce u Boga i u ludzi. Tego, kochane dzieci, naprawdę bardzo serdecznie wam życzę. Oczywiście rodzice też życzę, żeby tego rodzaju uroczystości przeżywali w atmosferze takiej Bożej, w atmosferze chrześcijańskiej. Owszem, te bale, różnego rodzaju przyjęcia, to wszystko jest bardzo ważne, ale żeby te bale, przyjęcia, bądź też prezenty nie zdominowały tego, co jest najważniejsze, albo inaczej, kto jest najważniejszy, to właśnie On ma być na pierwszym miejscu. Jeżeli Jego pominiemy, a w to miejsce wprowadzimy prezenty, wprowadzimy te nasze przyjęcia pierwszokomunijne, wtedy, proszę Państwa, dzieje się, mówiąc tak delikatnie i między nami nie tak. Dlatego też On musi być pierwszy, tylko i wyłącznie pierwszy, a jeżeli tak będzie, tak powiedziałem, wszystko będzie w porządku. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, no właśnie dzisiaj mamy drugą niedzielę miesiąca maja. Zakończyliśmy tydzień biblijny. Mam nadzieję, że Pismo Święte nam towarzyszyło w ubiegłym tygodniu, że to Pismo Święte wzięliśmy do ręki, że troszeczkę poczytaliśmy wspólnie z rodziną i oczywiście, że odszukaliśmy to Pismo Święte. Może ono gdzieś tam się zawieruszyło, może nie mieliśmy takiego Pisma Świętego. Była okazja do tego, żeby pójść do księgarni i żeby właśnie tego rodzaju świętą księgę kupić. Także tydzień biblijny, który przeżyliśmy, niech nie będzie zakończonym, ale niech będzie właśnie kontynuowany poprzez lekturę Pisma Świętego, poprzez czytanie, a poprzez to czytanie traktujmy jako modlitwę, bo właśnie nie możemy tego czytać jako gazety, czy jako jakiegoś tam artykułu ciekawego. Owszem, jest tam coś ciekawego z tematów ciekawych, bo nasze zbawienie, historia naszego zbawienia, historia Chrystusa, Jego obecności na ziemi, ale nade wszystko ma być to modlitwa, ma być to właśnie ten czas, kiedy spotykamy się z Bożym Słowem, czyli z autorem tego Słowa, a więc spotykamy się z Bogiem, spotykamy się z Chrystusem. Drodzy Państwo, właśnie dzisiaj jest 8 dzień maja. Dzisiaj obchodzą imieniny Panie Stanisławy, Panowie Stanisławowie. Najlepsze życzenia z tej racji, żeby święty Stanisław, wasz patron, był takim patronem bardzo odważnym, który uczy miłości do ojczyzny, który uczy miłości do Boga i który za miłość do tej ojczyzny, za miłość do tego Boga oddaje nawet swoje życie. Dlatego też święty Stanisław to jest właśnie owszem biskup, ale to jest męczennik. Dlatego dzisiaj niech on będzie nam towarzyszył, niech on będzie towarzyszył nam poprzez właśnie swoją obecność. My towarzyszymy im poprzez modlitwę do Niego, żeby On tę naszą modlitwę kierował do Boga, do Jezusa Chrystusa. Drodzy Państwo, dzisiejsza niedziela jest niedzielą, tak zwaną niedzielą Dobrego Pasterza, zatem modlimy się o powołanie do stanu duchownego, czyli do stanu kapłańskiego i stanu życia konsekrowanego. Jest to bardzo ważna modlitwa. My wiemy o tym, że dzisiaj Kościół przeżywa deficyt, jeżeli chodzi o sprawę powołań do stanu w ogóle duchownego. Oczywiście nie wnikam w przyczyny tego tak zwanego deficytu. My na pewno domyślamy się, my na pewno więcej wiemy, niż nam się wydaje. W każdym razie ta modlitwa ma być dzisiaj kierowana, dzisiaj przez cały tydzień, bo nie tylko dzisiejsza niedziela jest to właśnie niedziela Dobrego Pasterza, ale cały tydzień jest właśnie takim 59. światowym tygodniem modlitwy o powołania, o które właśnie tutaj Państwu, o których Państwu przed chwilą wspomniałem. Chrystus do takiej modlitwy nas upoważa. Proście Pana żniwa, żniwa jest wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Prośmy odważnie, żeby młodzi ludzie, czy to młode dziewczęta, czy młodzi chłopcy, szli odważnie, ale pełni wiary i pełni miłości, a nie jakiegoś tam kombinowania, że tam mi będzie lepiej, albo że jakoś tam może znajdę sposób na życie. To nie o to chodzi, proszę Państwa. To nie o to chodzi, żeby, zwłaszcza drodzy młodzi, żeby szukać tam sposobu na życie. Chodzi o to, żeby
usłyszeć głos Chrystusa, który mówi do nas: pójdź za mną, młodzieńcze, pójdź za mną i wyrzeknij się właśnie tego, co stanowi właśnie ten świat, co stanowi treść tego świata. Wyrzeknij się może nie w sensie takim absolutnym, ale w sensie takim odpowiedzialnym, żeby ten świat nie był takim dominantem, żeby nie był najważniejszym, a żeby był najważniejszym Chrystus, żeby właśnie było najważniejsze służenie Jemu. Służenie Jemu właśnie poprzez realizację powołania w stanie duchowym, czy to w stanie kapłańskim, czy w stanie zakonnym. Tego, kochani, życzmy sobie wzajemnie i naszej kochanej ojczyźnie, naszemu kochanemu Kościołowi, żeby tych połoń nie brakowało, żeby w tych seminariach znaleźli się młodzi ludzie w zakonach, żeby się znalazły też młode osoby, które i będą się modliły, które będą przygotowały się do tego, żeby mówić nam dzisiaj we współczesnym świecie o Bogu, o Chrystusie, o zbawieniu, o niebie, o tym wszystkim, co nas czeka w swoim czasie, wtedy, gdy przykroczymy próg śmierci. Kochani, drodzy Państwo, oczywiście wciąż matury, życzę jeszcze raz młodym ludziom, którzy zdają takie matury, żeby zdawali z radością i z nadzieją. Poza tym też warto wspomnieć, tutaj właśnie treść tego dzisiejszego spotkania jest taką treścią, która wypełniona jest przez osobę świętego Jana Pawła II. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, w tym tygodniu będziemy przeżywali 13 maja. Dzień 13 maja, jak wiem, jest to dzień zamachu na naszego wielkiego rodaka. Wielu z nas pamięta 13 maja, rok pański 1981. Wtedy usiłowano zabić papieża. I wtedy właśnie taki dzień był dniem fatimskim, przepraszam. Była to rocznica objawień fatimskich, bo jak wiemy, takie objawienia fatimskie rozpoczęły się 13 maja roku 1917 i takie objawienia trwały przez pół roku, czyli maj, czerwiec, lipiec, aż do końca miesiąca października. Dlatego też dzisiaj warto pomodlić się do świętego Jana Pawła II, warto wspomnieć jego, warto zauważyć jego osobę, gdzieś tam wejść w internet i zapoznać się z jego osobą. Może my troszeczkę zapominamy, może troszeczkę już on odchodzi do historii. Nie róbmy tego, kochani, nie róbmy naprawdę tego. On jest wciąż aktualny, on jest wciąż żywy, on wciąż patronuje nam i naszemu życiu. No właśnie, dzielę dobrego pasterza na zakończenie krótkich fragment Ewangelii, który usłyszymy dzisiaj w Kościele, będąc nam przy święty, ewentualnie już usłyszeliśmy. Jezus powiedział do swoich apostołów: moje owce słuchają mojego głosu, a ja je znam, idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki, nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mojego Ojca. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Właśnie Chrystus jako dobry pasterz nasz, którzy Jemu wierzymy i którzy wierzymy w Niego. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam i wszystkiego najlepszego na nowy, majowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.